Dzień dobry, a w naszym studiu minister Andrzej Czerwiński, pierwszy raz w trójce jako szef resortu skarbu. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego będzie pan skarbem rządu Ewy Kopacz? <laughs> Będę skarbem, dlatego że się zajmuję pewnie, pewnie tak nazwanym tym resortem, ale. I tylko dlatego? Ja to tak te, te epitety, to zostawiam dla, y, dla zainteresowanych. Też no to Wczoraj dla do epitetów, do określeń odwoływała się pani premier i mówiła tak, do wszystkich trzech nowych ministrów. Nie przyszliście do rządu się dowartościowywać. Wy już jesteście mistrzami w swoich dziedzinach. No, Adam Korol, mistrz olimpijski, mistrz świata. Marian Zembala, profesor mistrz w kardiochirurgii. A Andrzej Drzewiński, w czym się czuje mistrzem? No, ja się w systematycznej pracy i w zaangażowaniu. Się w powierzanych obowiązkach. To, co robiłem do tej pory, zawsze w miarę się udawało. Nie chcę być nieskromny, ale nauczyłem się, że jeśli ktoś w tym, co się zajmuje, oczek oczekuje jakichś szybkich fajerwerków, to najczęściej się rozczaruje. Więc zadania, które są przed y, kimkolwiek, a jeśli są trudne, no wymagają dobrze przygotowania swojego, ale też i zaangażowania ludzi. I takie zadanie też dostałem od pani premier i, I my, zaskoczył pan się wielu z tego w, wywiązać. Zaskoczył dobrze. pan wielu wieczorem, przyznając, że tę ofertę od pani premier otrzymał pan w poniedziałek rano i to telefonicznie. Tak, pani premier w poniedziałek rano y, zadzwoniła do mnie, byłem w biurze, przygotowałem plan działań. Ten telefon zmienił mój plan, aczkolwiek zaznaczyłem też i potwierdzam, że pani premier rozmawiała ze mną. I o górnictwie, i o e, ważnych sprawach energetycznych już od e, wielu miesięcy. Ale jak pan myśli, ja dlaczego byłem... premier czekała z tym telefonem do poniedziałkowego poranka? No i dobrze robiła, bo to, to jest. Od środowego wieczora czekała do poniedziałkowego ranka, żeby wy, wybrać ministra. Znaczy, jeśli, jeśli ktoś podejmuje odpowiedzialne decyzje, jak widać pani premier przygotowała kilka personalnych zmian. I gdyby nawet po prostu prosiła w swoich decyzjach o dyskrecję tak liczne grono, to życie uczy, że pewnie wycieki jakieś byłyby, a nie ma nic gorszego niż wyprzedzanie decyzji premiera i to świadczy też i o klasie pani premier i o tym, że poznała dobrze metody zarządzania i te decyzje, które są w jej zakresie i za które ona podnosi odp odpowiedzialność, powinny być w, odpo w odpowiednim momencie komunikowane. A dziwi się pan tym domysłom, że nie był pan kandydatem pierwszego wyboru dla pani premier? A ja się absolutnie nie dziwię, bo sam jestem zdziwiony, że pani premier w tej trudnej sytuacji na mnie postawiła. Czyli jestem wielu wcześniej odmówiło pewnie, tak? Tak, e tak można to rozumieć? Nie sądzę, żeby pani premier rozmawiała z nie wiadomo jaką ilością Ludzi. To, co mogę powiedzieć, i to nie jest tajemnicą bez szczegółów, że również z panią premier rozmawiałem kilkakrotnie i wiem o tym, że myślała o pewnej rekonstrukcji i nadzoru, zmiany nadzoru nad też jej firmami od dłuższego czasu i że ta decyzja nie była pochopna, tylko bardzo dobrze przygotowana. To teraz do, do przodu. Panie ministrze, spotka się pan, jeśli chodzi o rozmowy, spotka się pan z przedstawicielami ruchów, e, obywatele kultury i obywatele nauki? Znaczy ja generalnie te, chcę się spotykać ze środowiskami, to e, nie tylko tymi, którzy są zainteresowane... Tym, żeby coś mnie pochwalić, czy kogokolwiek, ale te, które mają problemy i które najczęściej jeszcze mają jakieś, jakąś propozycję pozytywnego rozwiązania danego problemu. No, obywatele Więc... kultury i obywatele nauki, pytam o to dlatego, bo to są te środowiska, które zgłaszały zastrzeżenia do tego, jak wygląda konkurs na nowych szefów telewizji polskiej, i padało z ich strony żądanie odwołania przedstawiciela Ministerstwa Skarbu w Radzie Nadzorczej TVP. Co? Spotkam się i to, to teraz mówię to na antenie, więc tutaj oczywiście nie jestem tylko i wyłącznie panem swojego kalendarza, ale poproszę zaraz też osobę, osoby, które też próbują, pomagają mi w organizacji, w organizacji takich spotkań, że jeśli jest takie oczekiwanie, bardzo chętnie. Wysłucham, jestem też po to, żeby korygować pa parę przedsięwzięć, to, co powiedziałem wczoraj i chcę, żeby jednak wszyscy słuchacze też słyszeli, też członkowie te, te radia, mediów, że profesjonalizm, fachowość, efektywność działania to są obiektywne kryteria, które powinny decydować, w którą stronę pewne rzeczy pójdą. Pomijając oczywiście te rzeczy w naturze, że publiczne radio, telewizja czy publiczne media mają oprócz tego też pewną misję, z której też powinno się wywiązywać. Ale spotka się pan po to, żeby no, przyznać rację, że coś poszło nie tak, że jest powód do odwołania przedstawiciela ministra skarbu w Radzie Nadzorczej TVP? Nie, dlatego się spotkam, tylko jeśli jest oczekiwanie spotkania, to po to, żeby wysłuchać, a ty, ty po prostu też Yy, wiem z doświadczenia, że każdy no, patrzy przez y, pryzmat y, swój, swoich oczekiwań, a żeby być obiektywnym y, w podjęciu decyzji, trzeba co najmniej dwóch stron wys y, wysłuchać. Yy, w kampanii też z odpowiedzialną osobą za decyzję. W kampanii wyborczej zaniepokojenie przebiegiem konkursu wyrażał Bronisław Komorowski, prezydent z ustami swojej rzeczniczki, szefowej biura prasowego. Pan jest zaniepokojony tym, jak ten konkurs przebiegał? Znaczy ten niepokój to jest rzecz, która być może jakoś nakazuje ostrożność i powinien być zawsze obecny przy pracy, ale nie powinien być jakby czynnikiem determinującym postępowanie. O tym, że nie wszystko jest w spółkach Skarbu Państwa ze standardami obowiązującymi czy oczekiwanymi prowadzone, to w miarę osoby wiedzą, bo są zawsze jak w dużej zbiorowości odstępstwa od standardów, i moją rolą jest też porządkowanie takich spraw. Tak jak powiedziałem, to jest ostatnia rzecz, gdybym gdzieś formułował swoje jakby oczekiwania czy plany na antenie. To co zostało, panie ministrze, z wielkiej dyskusji toczonej na początku kadencji, kiedy rząd zapowiadał, że będą nowe przepisy, które zapobiegną nepotyzmowi w spółkach Skarbu Państwa. Znaczy myślę, że te, trzeba wrócić właśnie do normalności. To, pan, co pan, te, o to, co pan redaktor mnie pyta, to, to jest właśnie to, żebyśmy teraz mówili, jeśli są przypadki takie, takiego nepotyzmu czy yy, kolesiostwa jakiegoś. Wrócić do normalności, to, to znaczy, to... że nie ma normalności teraz. Nie, ja mówię, wrócić do normalności w sensie tego, co pan mówił, bo sądzę, rząd zapowiadał, czyli wrócić do tego, że tak powinno być, jak się zapowiadało. Jestem przekonany, że tak jest w 99%. Jeśli środowiska właśnie przyniosą Informacje udowodnione, że są właśnie odstępstwa od jakichś takich standardów, to nie będę wcale tutaj po prostu pobłażliwy. Jeśli są, czy ktoś powie, że Coś się nienaturalnego dzieje i nie, nie, niezgodnego z tym, co kiedyś rząd zapowiadał, co ja potwierdzam w tej chwili, to ci, którzy do tego doprowadzili, wcale spać spokojnie nie powinni. To nawet nie środowisko, ale ówczesny przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki mówił, e, mówił tak. Ważne by zarządzanie tym majątkiem Skarbu Państwa odbywało się według najlepszych standardów, a dzisiejsze konkursy na stanowiska w największych spółkach nie są dla mnie odzwierciedleniem sposobu rekrutacji w najlepszych firmach świata. Widzi pan, Potrzebę zmiany y, obsadzania miejsc w radach nadzorczych y, czy w zarządach spółek Skarbu Państwa. Tak, widzę i znam też projekt ustawy, który przygotował, nie wiem czy bezpośrednio Jan Krzysztof Bielecki, ale byłem członkiem Komisji Skarbu Państwa, gdzie prezentowali, prezentowane były te założenia i tworzenie pewnego obiektywnego. Kolegialnego, profesjonalnego ciała, które by weryfikowało osoby kandydujące do rad nadzorczych, to jest ten kierunek działania. Ale, tutaj ale, ta, mogę, ustawa by, ale mogę teraz, ta ustawa gdzie utknęła i dlaczego utknęła? Chciałbym teraz powiedzieć, że to nie jest moim celem, żebym tę ustawę w tych czterech miesiącach przeprowadził, ponieważ to zawsze byłoby skrytykowane, że to się robi pod koniec kadencji. O tej ustawie będzie trzeba pomyśleć natychmiast po wyborach. Tyle, ja żeby, mam jak na nadzieję, że. myślał o niej po wyborach i to były zapowiedzi właśnie tuż po wyborach. Mam szacunek właśnie dla pana premiera, bo rzeczywiście to było dosyć dobrze dobrane i, i przedstawione. Nie było jeszcze publicznie dyskutowane, tak jak stwierdziłem, dowiedziałem się o tym na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa. Kierunkowo myśmy to poparli, ale słyszałem też krytykę opozycji, która kwestionowała na przykład sposób dobierania ludzi z tych klucza, czy to dobrze, czy nie, czy to znowu nie rząd będzie dobierał. I ta dyskusja z opozycją też musi być przeprowadzona. Ale ta dyskusja trwa, panie ministrze, od lat. Bo były dwie koncepcje. Teraz. Był pomysł Platformy Komitet Nominacyjny, właśnie powoływany e, przez premiera na pięcioletnią kadencję i pomysł PSL-u Narodowa Rada Powiernicza, wybierana mniej więcej tak jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli e, przez e, Sejm. No to wygląda na to, że była dyskusja, lata minęły i nic się nie zmieni. No... Ty... Powiedziałem, że w tych czterech miesiącach nie chciałbym tu deklarować, że ten temat się zmieni, bo to by była nieodpowiedzialna deklaracja moja. A ale taka chcę... zapowiedź powinna się znaleźć w nowym programie platformy obywatelskiej szykowanym właśnie w tym. Myślę, tych że, się, że się coś znajdzie. No nie, nie, nie jestem członkiem tego zespołu, który w całości przygotowuje program ale będziemy w sobotę pewnie mieć też... To e, pan jako minister będzie mógł zgłosić jeszcze swoje propozycje. Każdy resort miał przygotować coś od siebie. Tak, ja też przecież jestem ministrem od dwóch dni. Od wczoraj konkretnie zgłosiłem też swoje uwagi do programu energetycznego, bo tym się zajmowałem do tej pory i rzeczywiście uczestniczę w tym zakresie. Rozmawiam też z panem premierem Rostockim na ten temat, i to, to są te uwagi. Ale to, o czym pan mówi, to jest istotna rzecz, która musi być rozstrzygnięta, i tu nie trzeba jakiejś zmiany, naprawdę, w programie Platformy, bo Trzeba po prostu to, co powiedziałem, wrócić do tych korzeni, do tego, żeby pokazać też i społeczeństwu, że profesjonalizm, że fachowość, że konsekwencja działania i te standardy życia publicznego no po prostu są podstawą podejmowania personalnych decyzji. A kiedy poznamy szczegóły planu konsolidacji sektora energetycznego? Myślę, że to jest jeszcze długa perspektywa przed nami, ponieważ my jeszcze nie mamy zrobionego rynku, w pełni rynku konkurencyjnego energetyki. Bardzo dużo zostało zrobione ostatnio i te, dzięki też i zaangażowanym ludziom w tym zakresie jest konkurencja między spółkami, ale jeszcze nie pełna, jeszcze nie jest pełnym podmiotem na rynku energii odbiorca. Są ustawy już przygotowane w tym wypad wypadku konkretnie o inteligentnych sieciach, gdzie każdy odbiorca może czy mógłby w krótkiej perspektywie, na 15 minut, kupować energię od najtańszego dostępnego dostawcy? Czyli jeśli my wprowadzimy rynek konkurencyjny w naszym kraju, musimy się zwrócić na konkurencję. Międzynarodową. Kilka I miesięcy temu pani to to przyszłość. A ja pytam o tę bliższą, zapowiadaną przez ministerstwo, bo ministerstwo ogłaszało, że do końca czerwca zakończą się analizy dotyczące opłacalności łączenia spółek energetycznych. To się uda do końca czerwca przygotować. To analizy to pewnie się uda, to nie jest. I będą analizy, i pytanie, problem. czy przed wyborami jakiekolwiek decyzje w tej sprawie Ministerstwo Skarbu Państwa czy rząd będzie podejmować. Ja, ja myślę, że to. to ten temat jest zbyt poważny, żeby go teraz e, przeprowadzać. E, wyraźnie chcę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia powinniśmy, e, ja zrobię wszystko, żeby chronić odbiorcę końcowego oczywiście stworzyć warunki rozwoju firm. Bezpieczeństwo energetyczne jest równie, równie ważne jak cena, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie budowy rynku konkurencyjnego, upodmiotowania końcowego odbiorcy, a to jest bardzo istotne na rozwój gospodarczy. Ta energia po prostu wpływa i na usługi, i na produkcję itd. Czyli odkładamy na razie na półkę pomysł konsolidacji energetyki. Nie chcę mówić, że odkładamy na półkę, a Analizę. Niech to ktoś prowadzi, bo kiedyś musi. Ale ten rząd się tym nie będzie zajmował. Rozumiem. Czy ja się nie będę tym zajmował w tej chwili, bo w energetyce konkretnie są ważniejsze sprawy: mamy gazoport, mamy też górnictwo, to no musi właśnie, być rozstrzygnięte. Z, z tym teraz. się wiąże łączenie kopalni z energetyką, ale to miał być dopiero kolejny ale krok. To jest czyli górnictwo na razie, to na jest na razie... i ten temat powiązania energetyki z górnictwem jest ważnym tematem i o tym trzeba rozmawiać. I ale też tak nie możemy. może coś wydarzyć przed wyborami to jeszcze też nie możemy zrobić coś takiego, że no po prostu. Podłączymy jakąś kroplówkę, która na chwilę coś pomoże komuś czy kopalni, a za chwilę pokaże, że to jest pewne, pewna kula u nogi e, całej firmie. Czyli do wyborów nic się w tej sprawie nie wydarzy. Panie, pewnie? Nie, nie, panie redaktorze, nie może pan mówić, że nic się nie wydarzy. Mówię wyraźnie o co chodzi. My musimy rozstrzygnąć i chcę rozstrzygnąć przyszłość sektora energetycznego, w tym górnictwa. Musimy zrobić LNG, bo to są dwa filary, których ja akurat nie ominę, a metodę dalszych kroków musimy przygotować teraz i niczego nie odkładać, bo w przyszłości nie zatrzymamy. Ministerstwem Skarbu w 2000 roku kierował Andrzej Chronowski, inny sądeczanin. No nie pokierował długo, bo jakieś pół roku. Pan do wyborów ma cztery miesiące. Fatum, jeśli a, chodzi o tak, sądeczny w Ministerstwie co, Skarbu? To, co mnie z poprzednikiem łączy, to ładne imię, ale, ale niewiele chyba wie więcej innego. Ja akurat, akurat nie, nie patrzę na to, że, że gdzieś to jest lokalne, regionalne, tylko ja wiem, że będę rozliczany za to, co zrobię i co po sobie pozostawię i wiem, że podołam i że mam naprawdę dobry zespół, który, który za chwilę no, też i efekty jakieś będzie miał. Minister Czerwiński, Andrzej Czerwiński, dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Lubię imię, ale nie mówię, że to jest najładniejsze.